Chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo się z Was cieszę. Bardzo cieszę się z każdego z Was. I vice versa. Szczególna radość w rodzinie jest wtedy, jak rodzi się dziecko. Gdy wszyscy zgromadzają się wokół, wiecie, tego łóżeczka, patrzą. Cieszmy się sobą nawzajem. Cieszmy się sobą nawzajem. Cieszmy się sobą, tak jak Jezus cieszy się nami, tak jak Ojciec cieszy się nami. Wiecie, gdy dziewczyny przyszły do pustego grobu, to w jednej z Ewangelii, nie pamiętam w której, było tam dwóch aniołów i był Jezus. I jedna z dziewczyn, która zdaje się miała na imię Maria, nie poznała Jezusa. Ona myślała, że to ogrodnik. I powiedziała do niego, że wzięli mojego Pana z tego grobu. De facto grób, kamień od grobu nie został odsunięty dlatego, żeby Jezus mógł z niego wyjść. Kamień od grobu został odsunięty po to, aby ludzie mogli tam wejść i zobaczyć, że jest pusty. I ona mówi do mnie, do niego, do tego ogrodnika rzekomego. Mówi, jeśli go wziąłeś, to powiedz mi, gdzie go położyłeś. I wtedy następuje taka wzruszająca chwila. On mówi do niej, Mario. I dopiero wtedy, kiedy on powiedział do niej, Mario, ona go rozpoznała. I powiedziała, Rabbi. Co znaczy nauczyciel? Dopiero, gdy powiedział do niej po imieniu, ona mogła go poznać. Czy każdy z nas został wezwany po imieniu. Każdy z nas. I jest to przeznaczenie każdego człowieka. Każdego człowieka Jezus wzywa po imieniu. Gdyż pragnie poznania. Gdyż Jezus pragnie być poznany przez każdego człowieka. Wiecie, w dzisiejszej okoliczności, w te święto, które nazywa się świętem wielkanocnym, lub świętem zmartwychwstania pańskiego. Wiecie, ja myślę, że można było wymyślić lepszą nazwę dla tego święta. Ja bym dał lepszą nazwę, ja bym dał inną. Ja bym nazwał to święto świętem zbawienia całego świata. Świętem zbawienia wszystkich grzeszników. Świętem odkupienia całej ludzkości. Aby ta nazwa była wymowna, żeby przemawiała do każdego. Wiecie, Bóg zbawił świat. Bóg zbawił świat. Świat. Jeśli Bóg zbawił świat, to jaki jest świat? Kto odpowie? Jaki jest świat? Jeśli Bóg go zbawił, zbawiony. To świat jest zbawiony. To jest proste. Jeśli Bóg zbawił świat, to świat jest zbawiony. Wiecie, pewien uznany i szanowany nauczyciel,
którego bardzo szanuję i lubię słuchać. Powiedział, że Bóg odpuścił, Bóg w Chrystusie odpuścił światu jego grzechy, a Kościół je światu zatrzymał. Dlaczego Kościół zatrzymał światu jego grzechy? Dlatego, że Kościół poczuł interes z grzesznika. Dlatego, że Kościół poczuł, że z grzesznika można czerpać zysk i budować imperium. Dlatego Kościół zatrzymał ludziom grzechy. Ale Bóg odpuścił ludziom grzechy. I nic, co jest ukryte, co zostało ukryte, nie zostanie objawione. Nie jest tak, że coś, co zostało ukryte, zostanie ukryte. Wszystko, co zostało ukryte, zostanie objawione. Zostanie objawione światu, że świat jest zbawiony z łaski za darmo przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto w Niego wierzy. Wiecie, znam mnóstwo wierzących ludzi. Znam mnóstwo wierzących ludzi, przed którymi jest ukrywana ta prawda. Że każdy, kto wierzy w Jezusa, jest zbawionym z łaski człowiekiem. Znam mnóstwo takich ludzi. Ale nic, co jest ukryte, nie pozostanie ukryte. Wiecie, w ten dzień, dzień zbawienia świata, świętowania zbawienia świata, świętowania zwycięstwa życia nad śmiercią, w ten dzień po prostu ja nie potrafię mówić o niczym innym, jak tylko o Ewangelii łaski. Nie potrafię, po prostu nie potrafię. Nawet gdy rozmawiam z ludźmi, to nie potrafię już. Kiedyś potrafiłem dyskutować, rozmawiać, przekonywać na podstawie różnych argumentów. Dziś nie potrafię i nie chcę mówić o niczym innym i nie chcę chlubić się niczym innym, jak tylko krzyżem Pana mojego Jezusa Chrystusa. O niczym więcej nie chcę mówić. Gdyż Ewangelia jest mocą Bożą. Gdyż mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla tych, którzy w to wierzą, jest mocą Bożą ku zbawieniu. Nie jest trudno uwierzyć. Nie jest trudno uwierzyć, dlatego że to słowo o krzyżu ma taki potencjał, że niesie w sobie również możliwość uwierzenia w to słowo. Także nie musisz się zmagać, żaden człowiek nie musi się zmagać, żeby w to uwierzyć. Dlatego że Ewangelia jest żywa. I przez Ewangelię, przez wiarę w Ewangelię, rodzą się ludzie na nowo. I rozwijają się. Wiecie, moja córka włożyła dwie fasolki do wody, bo potrzebowała to na lekcję jakąś tam. I bardzo długo nic się nie działo. Ale przyszedł taki moment, że zaczęła odklejać się od nich skórka. I również dalej się nic nie działo, ale przyszedł taki moment, że to ziarno fasoli pękło na pół. Jedno i drugie, trzecie. I dalej nic się nie działo.
I przyszedł taki moment, że coś zielonego zaczęło wychylać się z pomiędzy tych dwóch pękniętych, obumarłych połówek. Ziarno, które było martwe. W połączeniu z właściwym środowiskiem sprawiło, że to zaczęło żyć. Że dopiero zaczęło wtedy pokazywać się to właściwe ciało. Dopiero wtedy. Nic, zanim umrze, zanim ciało nie umrze, nie może żyć tym życiem, które jest dla niego przeznaczone. Wiecie, Bóg w swej mądrości stworzył człowieka jako ziarno. Bóg w swej mądrości stworzył człowieka jako ziarno, bo Bóg jest początkiem i końcem. I Boga nic nie zaskoczyło. Nic Boga nie zaskoczyło. Nie zaskoczył go bunt Lucyfera i nie zaskoczyło go to, że Lucyfer oszukał ludzi w raju. I doprowadził do tego, że zaczęli ludzie umierać. Nie zaskoczyło go to. Ale w swej mądrości Bóg stworzył człowieka jako ziarno. Jako ciało, które musi obumrzeć, aby objawiło się ciało, do którego jesteśmy przeznaczeni. I do tego został wykorzystany Lucyfer w swej nieświadomości. W swej nieświadomości. Doprowadził do śmierci człowieka. A przez to, że doprowadził do śmierci tego ziarna, którym był człowiek, przez to stało się tak, że powstaje nowe życie. Wiecie, Boga nic nie zaskoczyło. Nawet diabeł, nawet Lucyfer może być jego narzędziem i bywa jego narzędziem. To diabeł jest w Matrixie. Niestety. Myślę, że on doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że cokolwiek by nie uczynił złego, to Bóg odwróci ku dobremu. Wiecie, chciałem wam przeczytać kilka takich zachęcających z Biblii słów. I one są bardzo zachęcające. Lubię rozmyślać nad słowami, które bardzo mnie zachęcają. Dlatego, że one bardzo mnie karmią i przynoszą życie do mojego ducha, do mojego serca, do mojej duszy, do mojego ciała, ożywiają mnie. Wiecie, była taka sytuacja w wizji Jana, który został zabrany gdzieś do nieba, że on widział w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. I nikt nie mógł tej księgi otworzyć. I Jan zaczął płakać. I Jan zaczął płakać. I ktoś położył na nim rękę, jakiś anioł powiedział, nie martw się, zwyciężył lew z pokolenia Judy. On jest godzien otworzyć tą księgę. Wiecie, Jezus otworzył tą księgę. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie, 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Są to nasze modlitwy. Są to nasze wołania. Są to nasze wstawianie się za ludźmi. Wołanie za nimi.
To są wonności, miłe wonności. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie. Ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Odkupiłeś ludzi z każdego języka i ludu i plemienia i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego lud królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. I dalej jest napisane, i słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło. Wszelkie stworzenie, które jest na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, wszelkie, czyli każde. Wiecie, ja nie wiem, jakie są stworzenia w morzu, które mogą mówić. Ale wierzę w to, że jeżeli tu jest napisane, że wszelkie mówiło, to wszelkie mówiło, to każde mówiło. Każde mówiło. I każde stworzenie, i każdy człowiek, który jest na ziemi, mówił temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. I cztery postacie mówiły amen, starcy zaś upadli i oddali pokłon. Wszelkie stworzenie ogłaszało tą rzecz. Wszelkie stworzenie błogosławiło Pana. Każde stworzenie na ziemi i pod ziemią i w morzu. Wiecie, dla mnie to jest bardzo zachęcające. Dla mnie to jest bardzo zachęcające, dlatego że jak ja patrzę moim rozumem na to, co się wokół dzieje, to raczej nie napawa mnie to jakimś optymizmem, ale tu nie chodzi o mój rozum. Tu chodzi o Słowo. Tu nie chodzi o to, żebym wierzył w to, co mi się wydaje. Tu chodzi o to, żebym wierzył w to, co jest napisane. Przyjdzie taki moment, że wszelkie stworzenie będzie błogosławić Pana. Wszelkie stworzenie. Rzymian 11:32, może otworzymy sobie. Wiecie, myślę, że to jest najlepsze dzieło o Bożej łasce, jakie znajduje się w Słowie Bożym. List do Rzymian. Czyli do nas. List do Rzymian. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Ilu Bóg poddał w niewolę nieposłuszeństwa? Wszystkich. Aby nad iloma się zmiłować? Nad wszystkimi. Czytaliśmy takie słowo, że mocą śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. A słowo uczy nas, że tam, gdzie nie ma zakonu, tam grzech się nie liczy. Tam grzechu się nie zalicza. To znaczy, oryginalnie nie księguje się tego grzechu. Nie księguje się tego grzechu. Nie zapisuje się komuś na jego konto. I wiecie, skoro mocą grzechu jest zakon, a tam, gdzie zakonu nie ma, tam się grzechu nie liczy, to po co Bóg dał zakon Mojżeszowi?
Po co Bóg dał Mojżeszowi zakon? Po co Bóg dał Mojżeszowi prawo? Otóż Bóg dał Mojżeszowi prawo po to, żeby grzech został jeszcze bardziej wzmocniony. Żeby wzmocnić grzech. Ale po co wzmacniać grzech? Żeby nikt nie mógł zostać usprawiedliwiony na podstawie uczynków zakonu. Żeby nikt nie mógł zostać usprawiedliwiony. Żeby grzeszność grzechu jeszcze bardziej jakby połechtała ludzką naturę i jeszcze bardziej pociągnęła go w kierunku buntu. Aby każdy człowiek uświadomił sobie, że nie ma takiej możliwości, aby przyszła sprawiedliwość na podstawie prawa, na podstawie przykazów. Służba zakonowi jest nazwana służbą śmierci. Ale Bóg chciał dać coś lepszego. Chciał dać coś lepszego. Końcem zakonu jest Chrystus. Końcem prawa jest Chrystus. Aby był usprawiedliwiony z łaski za darmo każdy, który w Niego wierzy. Jak jest napisane w liście do Rzymian, 3 rozdział, 21 wers. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Dla wszystkich wierzących objawiła się sprawiedliwość Boża i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Jezusie. 28. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa, niezależnie od uczynków zakonu. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od Bożej miłości? Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Każdy, kto wezwie imienia Jezus, będzie zbawiony. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za nas. Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ile miałeś grzechów na swoim koncie, jak Chrystus umierał na krzyżu?
Ile miałeś grzechów na swoim koncie? Czy to jest ciekawe? Ciekawe, że ten, którego jeszcze na świecie nie było, już jest uznany za grzesznika. Za grzesznika, za którego umarł Chrystus i którego przez swoją śmierć wykupił z niewoli grzechu. Jeszcze mnie nie było na świecie, już zostałem wykupiony z niewoli grzechu. Jeszcze ciebie nie było na świecie, już zostałeś wykupiony. Jeszcze twoich przyjaciół, twojej rodziny, twoich bliskich nie było na świecie i już zostali wykupieni z niewoli grzechu. Usprawiedliwieni wtedy z wiarą w te rzeczy mamy pokój z Bogiem. Usprawiedliwieni z wiary. Usprawiedliwieni z wiary. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła. Na ilu ludzi przyszła śmierć? Na wszystkich. Na wszystkich. Przez jednego człowieka śmierć przyszła na wszystkich ludzi. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, ilu umarło? Wszyscy. Tu jest użyte słowo wielu, ale sprawdzałem, ono znaczy wszyscy. Jak przez upadek jednego umarli wszyscy, to daleko obficza okazała się dla wszystkich łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka. Daleko obficza dla wszystkich stała się łaska. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie dla wszystkich, ale dar łaski przynosił usprawiedliwienie z wielu upadków. Dla ilu? Dla wszystkich. Czy tylko dla Kościoła? Nie. Dla wszystkich. Dla wszystkich. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na ilu ludzi? Na wszystkich ludzi. Tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Przyszło dla wszystkich ludzi. Bo jak nie przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu, czyli wszyscy, dostąpią usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy zatem możemy pozostać w grzechu? Przenigdy. Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, mielibyśmy jeszcze w nim żyć? Jakże my, którzy poznaliśmy, co to jest grzech, jakie są skutki życia w grzechu, jak on zniszczył ludzkość i jak on niszczy ludzkość do dzisiaj, jakże my jeszcze mielibyśmy chcieć mieć z grzechem coś wspólnego? Wiecie, podoba mi się też
Podoba mi się też fragment z Ewangelii Mateusza, w którym Jezus mówi, który mówi, że przyszli do niego Grecy, do Jezusa. I chcieli go widzieć, chcieli z nim rozmawiać. I on wtedy powiedział, gdy zostanę wywyższony ponad ziemię, innymi słowy, gdy zostanę przybity do krzyża i ten krzyż zostanie postawiony w pionie, gdy zostanę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Ilu? Wszystkich. Wszystkich. Czy trudno w to uwierzyć? To jest łatwe. To nie jest trudne. Jego brzemię jest miłe i lekkie. I łatwe. To nie jest trudne. Wiecie, ja uwielbiam rozmyślać i rozważać i rozmieniać na drobne rzeczy Bożą łaskę. Boża łaska. Boża łaska. Moc Ewangelii. Jak mocą grzechu jest zakon. Tak mocą Ewangelii jest łaska. Łaska. To, na co nie można zasłużyć sobie niczym. To, co tylko jedynie można przyjąć jako dar przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Boża łaska dla wszystkich. Ilu zatem ludzi jest usprawiedliwionych? Wszyscy ludzie zostali usprawiedliwieni. I wiecie, i mnóstwo ludzi wierzy w Jezusa. I mnóstwo ludzi jest uczonych o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. I nie rozumieją tego, że to sprawia, że oni są usprawiedliwieni. I to jest nasza rola. To jest nasza rola. To jest rola zaczynu. Królestwo jest jak zaczyn, którego wzięła kobieta, włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Ile się zakwasiło? Wszystko się zakwasiło. Zaczynem królestwa. Zaczynem u Ewangelii łaski. Wszystko się zakwasiło. Wszystko. Zatem to... Wiecie, jak Chrystus umierał na krzyżu, to umierał jako wszyscy. Umierał jako wszyscy. A jak zmartwychwstał? To zmartwychwstał jako ilu? Zmartwychwstał jako wszyscy. Zmartwychwstał jako wszyscy. Wiecie, to są wspaniałe rzeczy. To są po prostu cudowne prawdy o Bożej łasce, o Ewangelii, która jest mocą Bożą dla zbawienia każdego człowieka. Czy zatem w naszej kulturze i w naszym kraju nie było
dobrze, żeby każdy wierzący człowiek dowiedział się, że jest usprawiedliwiony za darmo? Czy mam takiego kolegę w pracy? Który jest wierzący. I uznaje się za grzesznika. Uznaje się za grzesznika, dlatego że grzeszy. I opiera się na tym, co robi, a nie opiera się na tym, co mówi Boże Słowo. Boże Słowo mówi, że każdy wierzący w Jezusa jest usprawiedliwiony. Więc jest sprawiedliwy w Chrystusie. Więc nie możesz być sprawiedliwym grzesznikiem. Bo nie może być w tobie dwóch natur. W wierzącym człowieku nie ma grzesznej natury. I sprawiedliwej natury. Bóg zabronił obsiewać pole dwoma rodzajami ziarna i Bóg zabraniał ubierać rzeczy tkane z dwóch rodzajów jakiejś, wiecie, materiału. Więc ludzie po prostu muszą zrozumieć. Więc po to jesteśmy tym zaczynem, aby pomóc im zrozumieć. Jezus powiedział do uczniów, idźcie na cały świat, albo idąc na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody. Dlaczego powiedział, że możemy uczynić uczniami wszystkie narody? Dlatego, że wykupił i zapłacił i zbawił wszystkie narody. Dlatego miał prawo tak powiedzieć. Dlatego, że wszystko stało się jego własnością. I on posyła nas do swojej własności. Abyśmy jego własności uświadomili, co on dla nich zrobił i kim oni teraz są. Kim oni teraz są? Sprawiedliwi z łaski. Sprawiedliwi przez wiarę, usprawiedliwieni za darmo. Przez to, co zrobił Jezus na krzyżu.